Witajcie. Zapraszam Was na kolejny odcinek dotyczący budowy ogrodu zimowego. Już słyszę Wasze głosy mówiące: Jarek, czas do pracy, koniec siedzenia. Tak faktycznie jest, ale ten odcinek chciałbym poświęcić na to, aby chwilę omówić przyszłe kroki. Warto czasami się trochę zastanowić, ponieważ wszystkie te przyszłe prace będą ze sobą ściśle powiązane i muszę być na 100% pewien, że mam wszystko, co jest potrzebne, aby postawić tą konstrukcję i ją przykryć, bo to jest najważniejsze. Postawienie tych gotowych elementów drewnianych nie jest wielkim problemem, ale trzeba pamiętać o tym, żeby ją później, tą konstrukcję całą, zabezpieczyć, żeby ona po prostu nie mokła. Zacznijmy w takim razie od najniższego poziomu, czyli od murłaty. Beton, jak pamiętacie, zabezpieczyliśmy preparatem hydrofobowym, ale jednak pod murłatę, kiedy ona będzie położona na betonie, zdecydowałem się jednak dodać jeszcze jedną warstwę izolacji. Nie będzie to tym razem papa bitumiczna, tylko skorzystamy, tutaj akurat chyba nie mam przy sobie, skorzystam z takiej typowej folii fundamentowej. Folia fundamentowa będzie przyczepiona takerem do belki od spodniej strony i to jak gdyby będzie może troszeczkę łatwiejszy sposób niż docinanie kawałków papy, ale żeby na tym się nie skończyło, chciałbym jeszcze tam wykorzystać jeden materiał. Będzie to taka taśma rozprężna. Ja mam tutaj taśmę 40 na 40 mm, czyli 40 szeroko i do 40 mm ona się rozpręża. I to będzie przyklejone od spodniej strony murłaty, czyli pod jeszcze tą folią fundamentową. Ta taśma rozprężna, ona uszczelni i wypełni wszelkie niedoskonałości samego betonu. Nie mamy tutaj niestety w betonie utopionych szpilek, czy też kotw takich, które zwiążą samą konstrukcję wraz z betonem, ponieważ ten kształt betonu się trochę zmieniał i tych szpilek po prostu tam nie ma. Dlatego też skorzystamy z takich oto dużych kołków. Są to kołki 16 o długości 200 mm. Powierce otwory w murłacie i później kołek trafi do betonu. Jedna rzecz tam jeszcze też niestety troszeczkę przeszkadza, że tak powiem. W samych ścianach jest nad murłatą kolejna belka pozioma, dosyć nisko, tam chyba 230 czy 260 mm nad murłatą. I o proszę, zobaczcie, mam gościa, chciał wystąpić. Tamta belka będzie mi trochę przeszkadzać zwierceniem, na przykład jeśli chciałbym wywiercić te otwory po zmontowaniu ścian. Tego nie będę mógł zrobić. Te wszystkie otwory w murłatach będą musiały być wykonane wcześniej. To muszę również przewidzieć. No więc takie oto kołki i duże śruby posłużą nam do zamocowania tego samych murłat do betonu. Idąc dalej, muszę również pomyśleć o wszelkich łącznikach, czyli wkrętach, które wykorzystam do połączenia wszystkich elementów drewnianych, zarówno elementów ścian, jak i słupów, jak i krokwi, wszelkich możliwych belek. I tak jak już chyba gdzieś wspominałem, wykorzystam łączniki z główkami talerzowymi, ale oczywiście one są potrzebne przeróżnej długości, ponieważ część belek jest 120 na 120, inne belki są zacinane pod kątem, jak pamiętacie, te pięciokątne, czy też belki
nie wiem, na przykład krokwie będą łączone z belkami, więc te wszystkie długości tych wkrętów również już mam gotowe, czekają na półce, więc sprawa łączników również załatwiona. Kolejny temat to jest połączenie ścian do istniejącej tych elementów ścian, belek nowej ściany wraz z istniejącą ścianą domu. No i teraz zobaczcie, kiedy połączymy, kiedy te belki trafią w to miejsce, również powstają szczeliny pomiędzy deskami boazerii i to również trzeba przewidzieć, żeby to uszczelnić i wypełnić te szczeliny. I tam również wykorzystamy właśnie tą taśmę rozprężną. Przykleję do belek, belki zostaną przykręcone do ściany. Tak też to zrobimy. Co jeszcze? Zostaje jeszcze sprawa samego dachu. Tam mam jeszcze pewne wątpliwości, ponieważ nie do końca jestem pewny, czy też to pomieszczenie będzie pomieszczeniem dyfuzyjnie nieotwartym. Co za tym idzie, czy wilgoć z tego pomieszczenia będzie się przedostawać do izolacji między krokwiami. Tutaj zobaczcie jeden rysunek, który mi zasugerowano. Aby zastosować dodatkową membranę, która będzie wywijana, będzie takie tworzyła korytarze dylatacji pod płytą OSB, która będzie przybijana na krokwie. Ponieważ wykorzystamy tutaj najprawdopodobniej płytę właśnie OSB i aby dodać takie korytarze, wykonamy prawdopodobnie, jeszcze tutaj mówię, nie jestem tego pewny, taki oto sposób montażu, dosyć pracochłonny, ale powinien dodać właśnie korytarze dla powietrza, które powinien przesuwać się między krokwiami z dołu do góry. Czy to wszystko? Myślę, że na razie tak. Jeśli macie jakieś pomysły, co jeszcze powinienem przewidzieć tutaj, w tym momencie, śmiało piszcie. Jeszcze parę dni mam, wstrzymuję się z montażem tego wszystkiego. Nie mam jeszcze płyty na dach. To też ważna rzecz, żeby mieć właśnie czym pokryć ten dach. I to wszystko chyba na dzisiaj. Do zobaczenia już wkrótce. Temat ogrodu trzeba ruszyć i jak najszybciej skończyć. Do zobaczenia.